Dzień dobry, już jestem. Jest godzina 20. Poczekajcie, bo nie wiem, czy na Instagramie, bo też tu próbuję, nie jest odwrócony czasami obraz, więc być może tam tylko w ten sposób można. Więc na Instagramie to będę musiała to sprawdzić w jakiś sposób, tylko jeszcze nie wiem w jaki. Poczekajcie. Także dzisiaj mamy, słuchajcie, warsztat na temat wykorzystania mocy wizualizacji terapeutycznych. Także poczekajcie, bo o tym Instagramie ja wiecznie zapominam i mam nadzieję, że jakoś w końcu mi się uda nad tym zapanować. Tylko poczekajcie, jak ja mam to sprawdzić? Dajcie mi znać właśnie na Instagramie, czy to jest do góry nogami, czy nie ten obraz, bo ja nawet nie mam pojęcia, jak to sprawdzić. Bardzo fajny dzisiaj warsztat, także poczekajcie chwilę, tylko spróbuję, żeby ktoś mi chociaż dał znać, że jest tutaj ok, czy ja jestem do góry nogami, czy nie, to zaraz wtedy bym to przekręciła. Poczekajcie. No właśnie, ja nawet nie mam, że na żywo jest. Wiecie co? I komentarzy nie widzę. No co jest? Ok, nie wiem. Poczekajcie, a czemu ja nie mogę widzieć waszych? Lecą, ale jest ok. O, bokiem. No właśnie, jestem bokiem. No, a poczekaj, czy to się da przekręcić teraz? Ok. Tak powinno być dobrze. Napisz, Adriana, czy tak było, czy tak jest ok. To ja sobie to przekręcę. No właśnie, jeszcze na tym Instagramie no naprawdę nie ogarniam, ale wiem, że dużo osób właśnie prosi, czy nie może być na Instagramie też różnych bezpłatnych warsztatów. Teraz jest ok. Dobra, to już spróbuję, poczekajcie, tylko trochę poruszam. Ok, dobra, zaraz Wam powiem, co my będziemy dzisiaj takiego robić. Oczywiście jak będziemy wykorzystywać tą moc wizualizacji, i poczekajcie tylko troszkę, jeszcze chwilkę cierpliwości. Dajcie znać, czy u Was też tak gorąco, bo ja dosłownie tutaj się rozpływam, ale wodę mam, także wszystko będzie ok. Dobra, już chyba jest dobrze, czyli jednak w ten sposób. Nie wiem, może ktoś mi to kiedyś wytłumaczy, jak tu na Instagramie, bo na Facebooku na pewno może być też w poziomie ten obraz. Także słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dużo osób jakby nie wie, o co chodzi w wizualizacji, dlaczego my ją stosujemy, dlaczego ona ma taką moc, czym w ogóle jest ta wizualizacja, dla kogo, kto może ją stosować, w jakich celach się to stosuje, więc wszystko dzisiaj odpowiem na te pytania. I zrobimy sobie oczywiście taką wizualizację dotyczącą Waszego jakiegoś celu, który chcecie osiągnąć w życiu, bo między innymi wizualizacja służy do osiągania celów i zobaczycie, co jakby Was odgradza od tego, żeby ten cel, że ten cel jest Wam tak trudno osiągnąć. Zobaczycie, jakie emocje, zobaczycie, jakie myśli, przekonania odgradzają Was od tego. Dobra, już jest. Mam 39 stopni gorączki. O wow, no nieźle, Magdalena. Tak, skutecznych terapeutycznych wizualizacji, dobrze. Zobaczymy to, czyli być może Twoim celem będzie wyzdrowienie i zobaczysz, co tak naprawdę Cię odgradza od tego wyzdrowienia, więc to zobaczysz sobie dzisiaj w tej wizji. Oczywiście no dużo, dużo będzie ciekawostek, fajnych, ciekawych rzeczy. Po co? Po to, że nasz umysł bardzo lubi wiedzieć, tak? Nasz umysł potrzebuje wiedzieć, wtedy zupełnie inaczej w to wchodzi. Umysł jest naszą częścią, nie jesteśmy, wiecie, jesteśmy świadomością witajcie, i możemy obserwować swój umysł ego, możemy obserwować swoje emocje, ale nasz umysł, przez to, że my działamy, wiecie, 96% tak naprawdę i bardzo, znaczy takie są statystyki, że 96% ludzi działa z automatu. Tak jesteśmy jakby do tego przystosowani i tylko 4% to jest nasza świadomość. Więc zobaczcie, nasz umysł potrzebuje też wiedzieć, żeby przyjąć pewne treści.
No i właśnie, dlaczego tak jest, że chcesz osiągnąć, mieć jakiś wspaniały związek, chcesz mieć sukcesy finansowe, super pracę, zdrowie i dlaczego to ci się nie dzieje często w życiu? O co tak naprawdę chodzi? I już przed chwilką to powiedziałam, że badania są takie, że tylko 96% to jest Twój umysł nieświadomy, a 4% zarządzasz świadomie. Czyli zobacz, jaka to jest mała cząstka. 4% do 96%. To jest naprawdę niewiele. I tu trzeba się dowiedzieć, jakie nierozładowane rany, jakie emocje, jakie myśli, przekonania, schematy kierują Twoim życiem. Dlaczego tych celów właśnie nie osiągasz? Co Ci przeszkadza? I dzisiaj właśnie będziemy mieć okazję się temu przyjrzeć, bo ja zawsze mamy tą część merytoryczną. Jak Wy mówicie, że tłumaczę trudne rzeczy w prosty sposób, to jest mój taki, moja specjalizacja. Znaczy specjalizacją są emocje, ale też potrafię o nich mówić w prosty sposób, taki zrozumiały. I mam odpowiednie narzędzia do tego, żeby codziennie radzić sobie z tymi emocjami, co jest niesłychanie ważne i powiem Wam też dlaczego. Więc być może macie coś takiego wpojone, że Wy panujecie nad swoim życiem, że macie wolność podejmowania decyzji, bo to jest świat, w którym właśnie jesteśmy ogarnięci tą logiką i dlatego wydaje Ci się, że panujesz nad swoim życiem, że mamy swobodę działania i myśli. Tylko, że zobacz, jak to jest tylko i wyłącznie 4%, reszta to jest podświadomość, tak? I tym będziemy się zajmować. My, wiecie, to są pewne procesy, to nie jest jednorazowe wydarzenie, tylko to jest proces uwalniania się od tego naszego kochanego umysłu ego, od tych wszystkich schematów, przekonań, które nasz umysł ego, wiecie, jest doskonale programowalny. Do 7 roku życia on jest bardzo programowalny, natomiast dalej tak samo. To, co słyszymy, to, co widzimy, to, co oglądamy, to cały czas nas koduje. Dlatego właśnie ostatnio mówiłam nawet do męża, że ogląda jakieś takie na YouTubie różne teoretycznie ekspertów, którzy się wypowiadają, a co będzie w przyszłym roku. Oczywiście jest to jakieś wróżenie z fusów i jest to trochę takie poprzez ich mocne wewnętrzne przekonania. No i zadaję mu pytanie, czy to dodaje mu siły, energii do działania? No nie, mówi absolutnie, wręcz przeciwnie, jest bardziej zdołowany. Więc to jest kodowanie tego, co oni mają, że na przykład będzie ciężko, że wszystko w ogóle będzie bardzo, bardzo trudno. Więc jeśli ktoś w to uwierzy, to niestety, ale to stanie się jego prawdą, więc naprawdę musimy szczególnie uważać, co my słyszymy, bo to jest chwila, moment, jak nasz umysł się programuje, a Wy macie w sobie właśnie doskonałe narzędzia, między innymi wizualizacja temu służy i różne sposoby na to, żeby zmieniać swój poziom energii. Tak, dzisiaj też o tym będzie. Badania pokazują, że 80% ludzi nie osiągnie tego, co chcą. Czyli nie będzie mieć tego szczęśliwego związku, nie będzie mieć wolności finansowej, nie będzie mieć dobrego zdrowia. No i właśnie znowu, dlaczego? Tutaj trochę to się pokrywa, bo wiecie, to są statystyki, tak? To są badania. Poczekajcie, bo tu jest Instagram, ja się nie mogę przyzwyczaić, że tu... Ale właśnie obiecuję, że będę coraz częściej też na Instagramie. Bo wiem, że są osoby, które wtedy nie są na Facebooku, a są tylko i wyłącznie na Instagramie, więc będę się starała też tu być. Więc słuchajcie, pamiętacie to, co ja mówię, mapa Hawkinsa. Wiecie, że ja łączę wiele metod, ale takim jakby moim głównym, takim przewodnią metodą to jest profesor Hawkins i metoda uwalniania emocji. Pewnie, że to się też przenikają, pewne tematy rodowe, tam jest też kod emocji, jest prawo rezonansu, więc jest sporo różnych ciekawych rzeczy, oczywiście z psychologii, z Junga, ale to potrzebujemy, to się wszystko zazębia, przenika, tak? To nie jest tak, że ktoś powie tylko i wyłącznie ta metoda i nic więcej, tak? To wszystko łączę i przez to macie też tak dobre rezultaty, o których mi później piszecie w mailu, za które bardzo
Bardzo dziękuję. Więc słuchajcie, co Wam mówiłam i co mówił Hawkins, co prawda no on już nie żyje, chyba, już nie pamiętam, na 2000 chyba 12 rok, kiedy umarł, ale kiedy jakby kalibrował, patrzył, jak wygląda społeczeństwo na świecie poprzez testy mięśniowe i różne, tego nie będę w tej chwili teraz rozwijać, on to opisuje szczegółowo w książce Siła czy Moc, natomiast nie jest to łatwa książka, więc jeśli ktoś zaczyna, to raczej bym polecała technikę uwalniania, a niekoniecznie tutaj Siła czy Moc. No ale tam właśnie dużo tłumaczę o tym, tak, mój cel, zakup atrakcyjnej działki, okej. Okay. Dobra, nie wiem, Barbara, co ty napisałeś, że jesteśmy bez szans, ale zawsze mamy szansę, pamiętajcie, zawsze, zawsze. To jest tylko i wyłącznie w nas, jeśli nie mamy szansy, to tak wierzymy w to, no to tak się dzieje. No dobra, tak, zakup działki jak najbardziej, zobaczysz, co cię odgradza od tego, żeby ten cel w łatwy i przyjemny sposób się zrealizował, to ci opowiem też o tym, co cię odgradza od tego. Najpierw ci opowiem, a później ty zobaczysz. No właśnie, o Adriana, widzicie, ja zaczęłam od siły i byłam zachwycona, no właśnie, więc też może być. Pozbyć się lęku, Małgorzata, to od razu powiem, że nie możemy się pozbyć lęku, bo automatycznie mamy go jeszcze więcej. Ponieważ, tylko 4%, tak Basia, ale ty już używasz świadomość w innym procencie, bo to nie dodałam, że to są też osoby, które nic nie robią ze sobą i po prostu nie odprogramowują w żaden sposób swojego umysłu ego, nie uwalniają energii emocji, więc po prostu nie ma się co dziwić, że cały czas powtarzają przeszłość, to co się nauczyli, to co widzieli, czy to co doświadczali w swoim dzieciństwie, bo to dla nich jest bezpieczne, w tym się czują dobrze i jakby mają taki przymus cały czas powtarzania tego co było. Natomiast osoby, które świadomie kasują swoje przekonania, uwalniają energię emocji na bieżąco, codziennie, wybaczają sobie na bieżąco innym, tak? To jest zupełnie co innego. Wtedy my tworzymy świadomie swoje życie, a nie reagujemy na to życie. To jest właśnie o to w tym chodzi, że my możemy już wpływać i tworzyć swoje życie codziennie i między innymi wizualizacje temu służą. Także to, żeby cię Basia jakby zapewnić, że to mamy duże szanse, tak? Mamy bardzo duże szanse. Tak, wszystko jest w naszej głowie, jak najbardziej. Wszystkie blokady są w naszej głowie, tak jest. I wytwarzamy odpowiednią energię, tak? Energię emocji, energię myśli, tylko że emocje są o wiele większe. Tutaj Małgorzata pisała, że mój cel pozbyć się lęku. Przede wszystkim to my potrzebujemy zaakceptować ten lęk, przyjąć go, popatrzeć na niego, tak? Bo to jest po prostu mechanizm przetrwania. I każdy ma ten lęk, ale w zależności od tego, co doświadczył w swoim dzieciństwie, no to ten lęk, jak jest takie, wiecie, słupki, ja to tak widzę, no to czasami te słupki są bardzo wysokie i my naprawdę możemy sobie z tym lękiem jak najbardziej poradzić, ale przede wszystkim my go przyjmujemy, bo najgorsze, co może być, to tłumić i chęć właśnie pozbycia się, bo my stawiamy temu opór, tak, temu lękowi, nie chcemy go, nie akceptujemy. Zobaczycie, jak ja będę prowadzić, bo być może Małgosia jesteś pierwszy raz, to zobaczysz przy wizualizacji w jakiś zupełnie inny sposób. My po prostu witamy te programy umysłu, bo to są programy umysłu, które zostały jakby wgrane pokoleniowo poprzez jakby lata, tysięcy lat ewolucji naszego umysłu ego. I to jest wgrany program, który nam w jakiś sposób służył, ale my zaczęliśmy to mylić, bo czym innym jest reakcja organizmu na bezpośrednie zagrożenie naszego życia, a czym innym jest, to jest strach, a lęk to jest wytwór naszej wyobraźni właśnie. To jest między innymi właśnie wizualizacja. My lęk uruchamiamy poprzez wizualizację między innymi, tak? Którą oczywiście robimy nieświadomie. No dobra. Czy zgadza się Pani z tym? Zrób to, czego się boisz, a strach minie. To znaczy tak,
To jest wiadomo, trochę taka metoda siłowa, czyli my jesteśmy w stanie pokonywać ten lęk, jakby właśnie poprzez działanie, ale to jest takie, że jestem świadoma tego lęku, czyli go nie tłumię. Jestem w kontakcie z tym lękiem, nie tłumię go i faktycznie świadomie mogę go przekroczyć, ale to jest też tak, że uwalniając energię, która kryje się za lękiem, co będziemy też robić w wizualizacji, jest nam o wiele łatwiej pójść do przodu. Tam za tym lękiem kryje się wstyd, bo to chodzi o to, że boimy się często odrzucenia, czyli boimy się śmierci. Tak? Nasz umysł ego trzyma się tych emocji, trzyma się lęku, trzyma się wstydu, poczucia winy, bo wierzy, że dzięki temu przetrwa. Ale nam nie chodzi o przetrwanie, tylko nam chodzi o rozwój, o zupełnie inną jakość życia, żeby w końcu odkryć w sobie spokój, radość, miłość, akceptację, to co jest naszą naturą. Natomiast właśnie energia lęku jest bardzo niska. Nie mam mapy świadomości w tej chwili. Poczekajcie, mogę ją mieć w swojej książce? Nie wiem. Bo o co mi chodzi? Nie będę miała tego tutaj. Poniżej 200, bo tutaj wracamy do tych 80%, że 80% ludzi nie osiągnie sukcesu. I to się zgadza z mapą świadomości. Hawkins wykalibrował, że 80% społeczeństwa jest poniżej poziomu 200. Co to znaczy? Czyli poniżej poziomu odwagi, czyli jest w takich energiach emocji jak lęk, poczucie wstydu, winy, złości, dumy, pychy, pragnień, takiego pożądania. I będąc na tym, w tych energiach, coś, co jest tak naprawdę dla nas taką, co jest fałszem, bo to jest, my zupełnie inaczej patrzymy na siebie, my zupełnie inaczej patrzymy na świat, na to, co się wydarza. Jeśli mamy, tłumimy w sobie tą energię tych emocji, o które wymieniłam. I dlatego będąc w tych energiach emocji, my nie jesteśmy w stanie zrealizować tych swoich celów, dlatego że nasze cele są o wiele wyżej energetycznie niż my jesteśmy. Czyli nawet jak my afirmujemy, wiecie, powiemy sobie, że dobra, moim celem jest to i to, jeszcze też jest ważne, jak to jest sprecyzowane, to, a później my wchodzimy w użalanie się, w zamartwianie, mamy bardzo złe zdanie na swój temat, obniżone poczucie własnej wartości, bo mamy mnóstwo wgranych, destrukcyjnych przekonań, to my nie mamy łączności w ogóle z tym celem. My nie jesteśmy w stanie go z łatwością i lekkością osiągnąć. Tak, to jest ważne, że my potrzebujemy robić wszystko, żeby uwolnić energię emocji, tą o niskich częstotliwościach, poniżej 200 i przyjmować, jakby być w tych energiach wyższych, czyli spokój, radość, akceptacja, tak? To są energie, które powodują, że cel staje się w sposób taki łagodny, naturalny, a nie przez walkę i zmaganie się. Moim głównym celem jest uwolnienie się od wszystkich negatywnych emocji. Tak, dobra. No to i też jest to cel, ale to jest jakby wiadomo, my jesteśmy tu na tej grupie, jesteśmy na kursach i zawsze jakby to jest nasz cel, że uwalniamy energię emocji, tak? Że uwalniamy się od nich. Natomiast ważne by było, żeby to tak, w taki sposób powiedzieć, że coraz częściej doświadczam spokoju, radości, miłości, tak? Bo kiedy uwalniasz energię emocji właśnie te trudne, które ciągną cię w dół, to w sposób naturalny pojawia się spokój, radość, akceptacja. Ja kilka lat temu trafiłam na wizualizację dotyczącą stworzenia wizji wymarzonego życia. To stwierdziłam, że coś jest z tym nie tak, bo nie wiedziałam, co powinnam sobie wyobrazić, ani co mogłabym sobie wyobrazić, bo nie wiedziałam w ogóle, czego chcę, jakiego życia chcę. Wiedziałam tylko, czego nie chcę. No właśnie, i to jest też tak, że faktycznie my bardzo wiemy, czego nie chcemy, czyli właśnie to jest to uwalnianie od negatywnych emocji między innymi, a nie wiemy to, co chcemy, a my potrzebujemy się koncentrować nie na braku, nie na trudnościach, tylko na wizji, która nas, wiecie, podsyca, daje nam radość, zadowolenie, to, co jest dla nas
wartościowe, ważne. Na tym się koncentrujemy. Tak, każda emocja jest, znaczy każda emocja jest energią i informacją i ma swoje konsekwencje. Może tak, jest potrzebna w taki sposób, że nam pokazuje nasze destrukcyjne myśli, tak, w takim sensie jest nam potrzebna, pokazuje nam destrukcyjne myśli, pokazuje nam stare jakieś taśmy, schematy, jakieś programy rodowe, pokazuje nam, jakie mamy niezaspokojone potrzeby, faktycznie nam pokazuje, tylko że trzeba wiedzieć, że utrzymywanie się w energii lęku, utrzymywanie we wstydzie, w poczuciu winy, czy tłumienie tych emocji, no niestety, ale jest bardzo, bardzo destrukcyjne. Dlatego my uwalniamy tą energię emocji. Oczywiście my się dowiadujemy, co ona chce nam powiedzieć, co nam chce przekazać i do tego służy arkusz do obserwacji uwalniania emocji, które niektórzy znają, tak, w moim dzienniku. I my się dowiadujemy, co ta emocja chce nam przekazać, ale my nie mamy się jej trzymać, my nie mamy jej tłumić, tak? My potrzebujemy ją zaobserwować, dowiedzieć się, jeśli potrzebujemy w ogóle dowiedzieć się, o co w tym chodzi i ją uwolnić, bo emocje dotyczą przeszłości, tak? To jest coś, co zostało nieprzetworzone, niewyrażone kiedyś. Tak, a co z pamięcią komórkową? Oczywiście, no tak, to jest w pamięci też komórkowej, w naszym DNA, tak, przekazywane. Dlatego jeśli my wchodzimy często w wizualizację, to mówię, zobacz, jeśli, wiecie, jeśli jest taka potrzeba, tak, bo czasami nie ma takiej potrzeby, żeby dowiedzieć się, po kim to jest pokoleniowe, to jest normalne, że to jest po mamie, a mama ma po babci, a babcia i tak dalej, po prababci. I mamy to pokoleniowo przekazywane, więc my możemy to zobaczyć, ale to wiemy, że to jest po prostu ewolucja pewna i my to przekazujemy dalej. I tak jak w kodzie emocji jest, że tam ciało jako wahadło pokazuje Wam, po kim to jest, tak? Czy ja potrzebuję coś więcej wiedzieć, by uwolnić tą energię emocji? I czasami ciało pokazuje tak, ale to na samym początku. Później my już tego nie potrzebujemy, tak naprawdę. Nasze ciało już jakby o wiele szybciej uwalnia tą energię emocji, dlatego że my mamy pełną zgodę, pełną akceptację, otwarte serce na te wszystkie programy i emocje, które w nas są. Dlatego już jest nam o wiele łatwiej uwalniać emocje. No dobrze, słuchajcie, czyli tak, mamy 80% ludzi poniżej poziomu 200, dlatego może być tak, że te wszystkie właśnie schematy, programy, bo tam wiecie, z każdą energią emocji, z poziomem świadomości, czy to ze wstydem, poczuciem winy, lękiem, jest pewna wizja życia, tak, Boga, że na przykład życie jest cierpieniem, że jest niewspierające, że jest zagrożeniem. Więc będąc w różnych energiach emocji trudnych, my mamy z tym powiązane tysiące myśli, które są dla nas trudne, które ciągną nas w dół. Czyli pamiętajcie, my się tutaj zajmujemy i myślami, i przekonaniami, i emocjami. Nie możemy tylko tym albo tylko tym, tak? To musi iść w parze. No dobra, też zajmujemy się korzeniami. Dlaczego? Aha, dlaczego te 80% właśnie nie osiągnie? Dlatego, że większość ludzi koncentruje się na zewnątrz. To, co widzi, to jest jakby dla nich najważniejsze, a przecież emocji nie widać, myśli nie widać, wiatru, energii, dużo rzeczy nie widać, a mają tak olbrzymią siłę na nas. I ludzie patrzą na zewnątrz, pytają się, okej, cierpię, kto jest winny, kto jest odpowiedzialny, to on, to ona, to rodzice, to mój partner, tak? My mamy ten projektor, to jest nasz umysł ego, wyświetlamy go na ścianę i my jakby bijemy tą ścianę, chcemy ją zmienić, chcemy ją popchać, a my potrzebujemy zrewidować, popatrzeć na nasz umysł ego, słuchajcie, tak? Na to, co my mamy w sobie, bo wszystko, co jest w nas, ma odzwierciedlenie na zewnątrz. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie cierpią tego słyszeć, bo jest nam prościej zwalić to, że my się tak czujemy,
to, że my mamy tyle pieniędzy, to, że tyle zarabiamy, zwalić na kogoś innego, bo taki los, bo takich miałam rodziców, bo tak trudno było. Okej, to było i trzeba będzie przyjąć tą przeszłość, przetworzyć tą energię emocji, która została zablokowana. To jest pewien proces, ale ja teraz biorę życie w swoje ręce, bo jestem dorosła, bo już dzieckiem nie jestem, tak? I mogę, to ja decyduję, czy ja puszczę to, czy nie. I tutaj właśnie działamy oczywiście ze swoim umysłem ego i my wydajemy mu polecenie, zostaw to, puść to, tak? Uwolnij. Więc my to robimy też właśnie poprzez wizualizację. Więc wiecie, możemy się sobie przyrównać siebie do takiego drzewa. Ma, tak, potrzebujemy zmienić slajd, jeśli nam się nie podoba, tak? Czyli tak jak Wam mówiłam, te slajdy kiedyś były, teraz już jest, nie wiem, pendrive. I tam mamy programy wgrane. I te programy są, nie wiem, poczucie braku, niezasługiwania, coś jest ze mną nie tak, jestem nie w porządku, trzeba ciężko pracować, ludzie są źli i chcą nas wykorzystać, a w ogóle świat jest też niebezpieczny i wrogi i zaraz coś nam się stanie. Więc zobaczcie, no mamy tak zakodowany często umysł ego, że tam trzeba skasować te programy, trzeba je po prostu skasować, żeby co innego nam się wyświetlało w świecie zewnętrznym. I to jest bardzo dobra wiadomość, naprawdę. To nie jest w ogóle, wiecie, nie powinniście mieć żadnego przygnębienia w związku z tym, bo to jest bardzo dobra wiadomość. No bo jaki ty masz wpływ na swojego partnera, na swoich rodziców, na świat, na polityków? No żaden. Ty masz wpływ tylko i wyłącznie na siebie, tak? Na siebie, na swoje reakcje, na swoje emocje. To, czy ty doceniasz dar życia, który posiadasz, tak? Czy ty po prostu żyjesz, to, jakby codziennie jesteś wdzięczna za dar swojego życia. To jest jakość tego, czego doświadczasz. No ale dobra, to później. Czyli ten symbol drzewa. Mamy owoce, no i te owoce są zgniłe, powiedzmy, tak? No bo jest tam, nie wiem, związek nie taki, praca nie taka, finanse, niezadowolenie, więc dużo jest obszarów życia, które cię ciągną właśnie w dół, w ogóle nie masz satysfakcji z tego, radości, nic. Więc to są te owoce, więc my nie możemy, nie wiem, zgniłego owocu naprawiać, bo to jest niemożliwe. My potrzebujemy zobaczyć, jakie są korzenie, jaki jest twój pień, żeby po prostu na drugi raz te owoce były inne, tak? Były słodkie, były dobre. Więc my potrzebujemy się, i tak samo mówię zawsze, że od korzeni się nie odetniesz, tak? Czyli od tego, co było, od przeszłości, bo mówią niektórzy, grubą krechą i tego nie ma. To było, minęło. Nieprawda, to w tobie żyje i niestety inni ludzie, sytuacje będą z ciebie wyciągać te emocje. No będą. I to na pewno tak masz, że dlaczego znowu to samo? Dlaczego ja wchodzę w kolejny taki związek? Dlaczego cały czas mnie ktoś odrzuca? Dlaczego wykorzystuje? Dlaczego nie szanuje? A to wszystko jest w nas, tak? To jest w nas energia i to jest właśnie dobre, że to, co chcemy, jeśli coś chcemy zmienić na zewnątrz, to co widać, to potrzebujemy zmienić to, czego nie widać w nas. Tak? I to jest dobre. Ok, wstęp długi, no ale dobra, idziemy. Zajmie nam to, myślę, tak mam przewidziane, z półtorej godziny. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Bo teraz tak, wizualizacja to jest nasz temat, dzisiejszy temat. No i wizualizację oczywiście my wykorzystujemy od zawsze. Tak? Dzieci sobie dużo wyobrażają, marzą, więc jakby my myślimy nie słowami, tylko obrazami, tak? I to będę Wam dzisiaj właśnie Was pokazywać, jak my po prostu te obrazy wykorzystujemy. Czyli my codziennie stosujemy wizualizację, tylko często nie jesteśmy tego świadomi. No i niestety często te nasze wizualizacje to strach się bać, jak to się mówi, bo faktycznie one są trudne, destrukcyjne, ciągną nas w dół. Nieraz na pewno słyszeliście w różnych poradnikach, też dla kobiet, że ważne na przykład, żeby sobie wyciąć jakąś smukłą panią i właśnie, żeby mieć ten obraz przed sobą, albo żeby
wywołać jakieś swoje zdjęcie z przeszłości, kiedy miało się tą smukłą figurę i chcesz, żeby ona teraz była. No to właśnie jakby cały czas, żeby nasz mózg jakby widział właśnie ten obraz. To dziękuję, Paulina. Tak, Maria Magdalena. Jak to zmienić? Będziemy to zmieniać. Jakby cały czas, ty też właśnie dotarłaś chyba dosyć niedawno na tą grupę, także spokojnie, my tu robimy porządki, to takie gruntowne porządki w sobie, także spokojnie, będziesz wszystko na bieżąco się dowiadywać, tak? Bo dużo jest takich fajnych tutaj rzeczy, które robimy i bardzo, bardzo ludziom pomagają. Tak, zrobić mapę marzeń, dokładnie, bo to są obrazy. Bardzo często właśnie osoby, które mają na początku taką trudność wizualizacji, to jest niesamowita pomoc, żeby właśnie sobie takie różne obrazy powklejać albo symbole czegoś, żeby wiedzieć, że to symbolicznie oznacza ten mój cel. No właśnie, chciałabym znów marzyć, nie tyle nawet marzyć, co marzenia mają stać się celem, tak? Krok po kroku realizacja tych celów i właśnie między innymi do tego służy wizualizacja. Więc możemy sobie właśnie jakieś obrazy przykleić, które będą dotyczyły celu. Ja mówiłam ostatnio, bo dokończyliśmy, słuchajcie, kurs Akceptacja siebie, Twój klucz do sukcesu. No tak, Anna, tylko to jest to, co jest najważniejsze, bo sama mapa marzeń to jest jedna sprawa, tak? To pomaga gdzieś, jak patrzymy na coś. Ja miałam faktycznie mapę marzeń i na przykład mi, jak przeprowadzałam się, wzięłam tą mapę marzeń, się okazało, że tam było praktycznie wszystko, także to było też niesamowite. Ale tu jest jedna rzecz, tak? Najważniejsza to jest nasza energia, którą jesteśmy na co dzień, bo to decyduje, czy nam się to zrealizuje, czy nie. Bo jeśli my będziemy nadal marudzić, zrzędzić, wchodzić we wstyd, w poczucie winy, w lęk, w żal, to nie ma takiej możliwości. To jest zbyt duża rozpiętość, zbyt duży dysonans. A zwłaszcza też, kiedy są bardzo silne pragnienia, bo pragnienie to jest poczucie braku. Czyli ty tu i teraz nie cierpisz swojego życia, siebie, innych. Chcesz być zupełnie gdzieś indziej. Tak działa umysł ego. Natomiast to, co jest najważniejsze, to odnaleźć się w tym, co jesteś, z tym, co jesteś, z tym, co masz, docenić dar życia, robić wszystko to, co możesz, żeby czuć się dobrze. I wiecie, że zawsze po każdym kursie mamy, ja to nazywam rytuały mocy, rytuały mocy. Tu jest akurat po kursie akceptacji siebie, Twój klucz do sukcesu, jest ich 11, nawet jakby 3 wykonywać dziennie, one zajmują 5 minut, 3 minuty, zmienia nam się bardzo nasza energia, więc to nie jest tak, że my sobie pójdziemy na jakiś kurs, czy na jakiś warsztat i zupełnie nam się wszystko zmieni, my potrzebujemy się też zaangażować. Oczywiście czytałam Wam też z uczestników, że tylko i wyłącznie byli na kursie, a i tak bardzo dużo im się pozmieniało w życiu, więc to też, tak, to też ma swoją moc, ale ważne jest to zaangażowanie się. Małe, drobne kroczki, o których zawsze mówię, co codziennie robić. Tak samo jednym z takich, uważam, takich rytuałów i to takich kluczowych, mocnych jest właśnie wizualizacja do zmiany swojej energii, do zmiany zupełnie swojego samopoczucia. I w ten sposób my jakby znowu, wiecie, łączność mamy z naszym celem. No dobra, ale wizualizacja, czyli stosujemy to w celach też terapeutycznych. Tak jak Wam też gdzieś pisałam, że nawet 2-3 dni jakiegokolwiek szkolenia, takiego po prostu samego mówienia, jest niczym w porównaniu do jednej konkretnej wizualizacji, bo to jest Twoje doświadczenie. Ty dzięki temu poprawiasz swoje samopoczucie, wpływasz na swój układ odpornościowy, uczysz się uważności na siebie, słuchania siebie, odczuć z ciała płynących, uczysz się swoich emocji. Więc to jest, tak ma olbrzymi wpływ,
jakby wzrasta twoja samoocena, wiara we własne siły, poprzez wizualizację możesz osiągać cele, więc jest ich mnóstwo. Poczekajcie, bo tu jeszcze ktoś chyba chce dołączyć. Dobra. Tak. A dzieciaki najlepsze się pluskają na zewnątrz, bo jest tak gorąco, że się pluskają. Dobra, czyli tak, czym jest wizualizacja? Polega na świadomym wykorzystaniu wyobraźni, aby rozwiązywać codzienne wyzwania, osiągać cele. Tak, więcej oraz zaraz powiem, tak, osiągać cele. Tam dużo o tym nie trzeba mówić, ale opowiem jak najbardziej. Osiągamy cele, pokonujemy różne przeszkody, poszerzamy świadomość, właśnie uwalniamy energię emocji, więc wizualizacja terapeutyczna służy nam, to jest konkretne, mocne narzędzie, z którego często ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ono jest ważne. I my, jakby każdy, zobaczcie, mój warsztat, to nie jest tylko mówienie, też, bo tak jak same słowa mają moc uwalniającą, bo one dają zrozumienie. Im większe zrozumienie, tym większa akceptacja w nas, bo to jakby, wiecie, schodzi tu najpierw umysł ego, tak? Później jest ta akceptacja, czyli na poziom serca i dopiero my możemy coś z tym zrobić, bo poziom akceptacji to jest transformacja, czyli my przyjmujemy to, co jest, takie, jakie jest życie, okej. Ja to stworzyłam swoim umysłem ego z niewinności i naiwności. Przejęłam to wszystko, co mi tam dali rodzice, nauczyciele, jakieś autorytety, to komu uwierzyłam, bo dzieci przecież nie mają takiego aparatu poznawczego, więc biorą wszystko. I to jest jakby, jestem teraz osobą dorosłą i mogę w końcu zacząć decydować, czy to mi służy, czy to przekonanie mi służy, czy ta emocja mi służy, żeby jej się trzymać, tak? Czy ja mam się trzymać urazy? Wiecie, pamiętajcie, emocje wpływają bezpośrednio na układ nerwowy, na konkretne organy, na wasze ciało, tak? Na zdrowie, przecież to są choroby. Więc naprawdę warto się tym zająć, bo z czasem to zaczyna wpływać na wasze życie, tak? Na każdy obszar życia. Kiedy całe życie tłumimy te emocje, one uaktywniają się w postaci choroby z czasem. Dobra, czyli tak, my myślimy obrazami, nie słowami i mamy w swojej podświadomości zakopane mnóstwo takich obrazów wraz z emocjami i my, wchodząc w różne wizualizacje, bardzo często nasza głęboka pamięć pokazuje nam różne obrazy i my dzięki temu uwalniamy energię emocji właśnie z tych obrazów, ale pamiętajcie, nie zawsze jest to potrzebne, by uwolnić jakąś energię emocji, to nie zawsze jest potrzebny nam obraz do tego. Jeśli jest Ci to potrzebne, ja zawsze mówię, to pojawi się ten obraz. Jeśli nie, to po prostu poprzez danie polecenia uwalniasz tą energię emocji. Przestajesz ją tłumić, przestajesz się jej trzymać, bo wiesz, że Ci nie służy i ją po prostu uwalniasz. Wiecie, czym jest technika uwalniania, bo to jest jeszcze zupełnie inny temat. Jest na YouTubie, czym jest technika uwalniania, jak sobie wpiszecie. Dużo osób mówi, że jest super to wyjaśnione i w końcu wiedzą, o co tak naprawdę w tym chodzi, więc Wam polecam, tak? Anna Kromska, jak wpiszecie to i czym jest technika uwalniania, to tam będzie. I to będzie w dobrze, w taki prosty sposób wyjaśniony. No dobra. Człowiek podczas takiej wizualizacji doświadcza bardzo często różnych emocji i przez to my mamy kontakt z tym, co jest gdzieś tam w nas zakopane, stłumione było, coś, co było niezauważone. A pamiętacie to, co ja mówię, nawet najmniejsza irytacja stłumiona, zakopana powoduje, że jakby my coraz więcej przyciągamy do swojego życia, bo znacie, prawo rezonansu to jest już też takie oczywiste, że to, co mamy w sobie, pokazuje nam się w świecie zewnętrznym. Czyli my mamy na przykład lęk, to my będziemy tego lęku doświadczać. Będziemy przyciągać sytuacje, osoby, coś takiego, nie wiem, filmy nawet, wydarzenia, które nam ten lęk pokażą, uwidocznią.
Tak to działa, dlatego stosujemy, nawet jak jest w miarę względnie dobrze się czujemy, stosujemy uwalnianie energii, emocji, żeby nie prowokować, żeby nie musieć dostarczać sobie tak mocnych wyzwań, bo uwalnianie w stanie względnego relaksu i spokoju ma o wiele większą moc, pracuje Wam się o wiele lepiej niż w takim trudnym, ciężkim stanie. To jest na pewno, bo kiedy mamy tak obniżoną energię emocji, jesteśmy, nie wiem, we wstydzie, w poczuciu winy mocno, czy w lęku, w żalu, w smutku, to jest nam trudniej po prostu uwalniać tą energię emocji, tak? Także to też, tak, technika uwalniania jest rewelacyjnie wyjaśniona, super. No właśnie, także zwróćcie sobie uwagę na ten filmik, bo warto do niego sięgnąć. Czyli zobaczcie, kiedy my wizualizujemy, to też jest nam, mamy dostęp do tych emocji, ale coraz częściej też mamy dostęp do radości, do spokoju, do wdzięczności. Bo możecie mieć takie poczucie, że nic nie czujecie, że jest taka pustka gdzieś, że jest taki jakiś brak w Was, bo kiedy tłumicie wstyd, poczucie winy, lęk, żal, dumę, pychę, duma, pycha to to samo, pragnienia. Jeśli to tłumicie, to nie macie dostępu do uczuć, tak? Bo ja rozgraniczam to emocje poniżej poziomu 200, to jest to wszystko, co wymieniłam. Uczucia żywe tu i teraz, które są w Was, ale przykryte, jak ja to mówię, chmurami, to Wasze słońce. I coraz częściej stosując wizualizację, Wy macie też kontakt ze swoją radością, ze spokojem, z miłością bezwarunkową. Wy zaczynacie to odkrywać w sobie. To jest też bardzo ważne. To jest takie przy rozwoju osobistym, przy przekraczaniach poziomów świadomości, jak to mówił Hawkins, posięgania po coraz lepszą jakość życia pod każdym względem, to praca właśnie z wizualizacją jest tutaj nieoceniona. I tak, na co wpływa ta wizualizacja? Zwiększenie takiej poczucia kontroli wewnętrznej, czyli że Ty masz wpływ na swoje stany, na swoje samopoczucie, że okej, czujesz teraz się, na przykład Twój poziom energii jest poniżej 7, czy 6, czy 4, czy 3, to sobie zobaczycie później. I Ty masz realny wpływ, że możesz coś z tym zrobić. Nie musisz w tym siedzieć. Możesz się dowiedzieć, możesz zrobić sobie taką, jak ja mówię, medytację na papierze. Tak? Możesz to zrobić. Tutaj macie też te arkusze w plikach na grupie. Możesz się dowiedzieć, o co tak naprawdę Ci chodzi. Możesz właśnie zrobić wizualizację. Możesz zrobić drobne kroki, które powodują, że Twoje samopoczucie wzrośnie, że uwolnisz tą energię emocji i skoncentrujesz się na tym, co jest Twoją tak naprawdę naturą. Może wpływać na układ odpornościowy. Jest mnóstwo takich badań, tak, że zwiększa się ilość białych ciałek krwi. Poziom alfa-tymozyny, cokolwiek dla Was to może oznaczać, ale to po prostu wpływa na działanie układu odpornościowego. Bo my wyciszamy się, tak? Bo my zaczynamy, jakby spowalniają te wszystkie procesy, zaczynamy, jakby wchodzimy w taką regenerację organizmu, jeśli faktycznie przejdziemy przez taką wizualizację. Czyli my, zaletą jest tego niesamowicie to, że my dostrzegamy ten, że my mamy na to wpływ, że my mamy wpływ na siebie, na swoje emocje, na swoje myśli, że my możemy tym zarządzać. I to jakby zaczynamy w końcu dostrzegać ten niedoceniony potencjał twórczy, który jest w nas i zaczynamy w końcu z niego korzystać. Więc my jakby wizualizacja jest takim nieodzownym, uważam, elementem każdej terapii, każdej. Osiągamy dzięki temu cele, z którymi przychodzimy, tak? Które są dla nas ważne. Mamy jakąś trudność, możemy przekroczyć to. Wpływa, obojętnie jaką mamy siłę psychiczną i fizyczną, możemy wykorzystywać to narzędzie. Wiecie, że też w zależności jaka wizualizacja, jest tam element relaksacji, czyli ten poziom stresu, zupełnie inne hormony się uruchamiają, czyli nie jest wysoki ten poziom kortyzolu, adrenaliny, ale schodzi to napięcie
Wytwarza się dopamina, serotonina, więc zupełnie inne hormony funkcjonują w Waszym ciele. Docieramy podczas wizualizacji do zablokowanych energii, emocji, które, tak jak Wam już mówiłam, wpływają na układ nerwowy, na określone narządy, powodują, że jest nam, jakby czujemy się źle sami ze sobą i tak naprawdę nie wiemy dlaczego, więc poprzez wizualizację docieramy do tego. A wiecie, że konsekwencje tłumienia emocji są olbrzymie, bo napór tych emocji powoduje właśnie rozdrażnienie, różne choroby psychosomatyczne i to, co Wam mówiłam, że na zasadzie prawa rezonansu my przyciągamy do swojego życia tego więcej, bo jako dzieci faktycznie nie mieliśmy wyboru, musieliśmy czasami zacisnąć pięści, szczęki, zablokować, bo to są tak zwane bloki mięśniowe, żeby zablokować czucie, tak, stłumić tą energię emocji, wtedy to było nawet czasami korzystniejsze, ale teraz, no niestety, jest ten proces wychodzenia z tego, jakby jak byłam na tym masażu takim sakralno jakimś, nie wiem, jak on się tam nazywa, pewno wiecie, to jak to Pani mówiła, odwijanie wątroby czy żołądka właśnie z tych emocji. Tak, choroby autoimmunologiczne, to jest autoagresja między innymi, tak? To jest właśnie energia emocji. Dzisiaj i podczas wczorajszego spotkania w grupie kursowej, słuchając Pani, mimo że temat nie jest mi obcy, znam i stosuję wizualizację każdego dnia, odczuwam ogromny lęk i niepokój. Wczoraj podczas spotkania uruchomiłam uciszonego od dawna wewnętrznego krytyka. To dobrze, że on się ujawnił, bo to znaczy, że on był schowany, tak, Adriana? To znaczy, że on był po prostu gdzieś w Tobie zakopany. I Ty pamiętasz, masz narzędzia, potrzebujesz się z nim dogadać, o co mu chodzi, tak? Co on, w jaki sposób on Cię krytykuje, jakie myśli wychodzą. Kasujesz te myśli, jakie tu są potrzeby. Dogadaj się z tym umysłem ego, z tym wewnętrznym krytykiem, wiesz Adriana, to są warstwy pewne, tak? I potrzebujesz się z nim spotkać. Co on też Cię, bo widzisz, to jest tak, że okej, okay, mamy jakieś cele, pamiętacie, ja wczoraj właśnie też o tym mówiłam, bo kończyliśmy kurs o akceptacji siebie, który nam się bardzo przeciągnął. Miało być 6 warsztatów, było 8. I tam mówiłam, że cele też spowodują, że my dojdą do głosu nasze przekonania, nasze schematy, właśnie między innymi wewnętrzny krytyk, bo on boi się, wyszedł Twój lęk, który był gdzieś tam zakopany, dlatego że my jak ustanawiając cele, to nie znaczy, że my sobie usiądziemy i tak już do nas to po prostu spłynie. Okej, okay, będą pojawiały się pomysły, obudzisz się i być może będzie wow, to mogę zrobić, tak? Tak, Paulina. Mogą pojawiać się jakieś, wiecie, nowe zupełnie rzeczy, tak, będą przychodzić spontanicznie, dlatego że cel ukierunkowuje Cię i dajesz jakby sygnał dla umysłu, to szukaj, szukaj rozwiązań, by ten cel się zrealizował. I teraz, kiedy mamy w sobie lęk, wewnętrzny krytyk mówi, nie, nie idź tam, Ty nie dasz sobie rady, jesteś do niczego i tak tego nie osiągniesz na przykład, tak? Więc on chce Cię chronić, rozumiesz? On chce Cię chronić, chce przetrwać, ale Ty się nie daj. Tak, odwijające to, wiesz co, z emocji i to było krzyżowo, no powiedzcie, krzyżowo, jak to się nazywa? Że gdzieś tam się trzyma głowę, czasami ona gdzieś tam trzyma właśnie tu i pojawiają się obrazy w głowie często, czego to dotyczy, więc też często właśnie ta prowadząca wtedy wydycha poprzez siebie, to jest ciekawa metoda, ale Wy ją znacie, bo mówiliście, tylko czaszkowo-krzyżowa, nie wiem, krzyżowo, nie, nie, kraniosakral, chyba tak. Coś takiego, ale jak to przetłumaczyć, bo Ty napisałeś podobnie ten, ale to po polsku napiszcie. Krzyżowo-czaszkowa, chyba tak. Nie, nie Bars, nie. Terapia krzyżowo-czaszkowa, dokładnie, to jest tam, ona tak mówiła, tak, odwijanie z emocji, na przykład jakaś tam złość po babci na dziadka na przykład, no właśnie. Także to jest też ciekawa metoda, którą warto, wiecie, łączyć. Tak. Dokładnie to. Dobra, czyli co jeszcze? To, co mówił
Eckhart Tolle. Najpierw trzeba doprowadzić do porządku swoje wnętrze, by świat na zewnątrz dostosował się do tego, tak? Czyli jak to rozumieć? Nasze właśnie wnętrze to są to nieprzetworzone, zablokowane energie emocji. To jest to niepogodzenie się z przeszłością. To jak Wam mówiłam, jak takie pępowiny ciągnące się energetyczne, które Was cały czas pchają do tyłu, cały czas Wam to, co nosicie w sobie, odtwarzacie tą przeszłość tu i teraz. Więc niewyrażone emocje, bo dziecko nie mogło wyrażać w pełni, nauczyło się tego tłumienia. I teraz Ty możesz obserwować tą energię emocji z akceptacją, tak, że po prostu każdy na tej planecie przychodząc ma zablokowaną energię emocji, tak, programy poczucia winy, programy wstydu, bo to są programy, tak, te emocje. Program lęku, program złości, wszystko to mamy w sobie. To jest normalne i oczywiste, tak? Jakby, że nasza dusza tu ewoluuje, przechodzić ma przez kolejne poziomy świadomości i to jest normalne, że my się mamy od tego uwolnić, tak? Od tego umysłu ego, od tych wszystkich programów, które teoretycznie pozwalają nam przetrwać. Ale miłość jest o wiele wyższa energetycznie. To jest jakby życie, tak? Bo tu nie chodzi o przetrwanie, tylko chodzi o cały czas rozwój, po to tu jesteśmy. My nie mamy tu stać, dlatego ten wewnętrzny krytyk często mówi: nie idź, stój tu, zostań. A cele nas popychają, cele nas motywują i będziemy potrzebować wykonać pewną robotę. Dobra, a co zrobić, jak krytykiem jest ojcem i co, nie dasz sobie rady, nie idź tam. Sabina, a ile Ty masz lat? Tak? Jeśli masz, nie wiem, 5, 10, 12, 13, no to wiadomo. To jest jeszcze trudno, tak? Natomiast jeśli masz więcej niż 18 lat, tak, to no właśnie, Sabina, ja wiem, to jest już praca też z wewnętrznym dzieckiem, to jest, jest pewna praca do wykonania, Sabina, natomiast ojciec po prostu Ci odzwierciedla to, czym masz zakodowane, on Ci to pewnie też zakodował, natomiast Ty jesteś już osobą dorosłą i Ty możesz się spokojnie od tego uwolnić, tak? Oczywiście, że może jest trudniej, jeśli z nim mieszkasz, to też jest trudniej, ale jest to tym bardziej taki symbiotyczny związek, kiedy właśnie ten krytyk i on się przewijał przez całe życie jest długi. Czy można mieć kilka celów jednocześnie? 3-4 mówię maksymalnie, tak? Ja mam podobnie. Dobra, Maria Magda. To jest, słuchajcie, nie na ten warsztat, tak? O kursie. Będziemy spokojni. Słuchajcie, we wrześniu zaczynamy konkretną robotę, tak? Teraz będziecie sobie pracować na wizualizacjach, bo dużo osób mi pisze, a co teraz robić, a co dalej, a jakie kursy, więc ja to wszystko Wam powiem. Także naprawdę będzie Wam coraz lepiej. Jakość życia Wam się poprawi, ale potrzebujecie wejść w pewne procesy i tego się nie bać, bo nic Wam się nie stanie, tak? To jest mit, że jak wejdziecie w emocje, to one Was pochłoną i będzie tylko gorzej i już w tym ugrzęźniecie. Absolutnie nie, bo teraz grzęźniecie w tym, tak? Będziecie się czuć coraz większą ulgę, coraz większy spokój. Będziecie coraz częściej panować nad swoimi reakcjami. Czyli tutaj jestem po dwóch kursach, bardzo wiele się zmieniło w moim życiu. Wykupiłam teraz pakiet i mam pytanie, od jakiego tygodnia, od poczekajcie, a coś mi tu wyleciało. Mam sny, od jakiegoś tygodnia mam sny, bardzo realne, w większości katastroficzne. Tak, sny to są po prostu, umysł ego cały czas przeprocesowuje to, tak? I fajnie, bo pokazuje też różną energię emocji, więc teraz pamiętasz, co się robi, tak? Wstajesz rano już z taką ciężką, trudną energią, pamiętasz te sny i ważne jest, co Ty czujesz. Jeśli czujesz właśnie jakiś niepokój, lęk, no to praca do wykonania. Uwalniasz energię na przykład lęku, czy żalu, czy złości, czy czegokolwiek, z czym rano się budzisz, tak? Bo to Ci uruchamia pewne procesy, ale dobrze, bo dużo w nocy się dzieje, tak? Bo to nie jest tak, że to jest spokój. Umysł tam i to całe te procesy też zachodzą w nocy. Więc jak rano tylko wstajesz, budzisz się z tym, to super. To nie szkodzi. A,
Nie wiem co właśnie, bo nie mogę do tego wrócić, więc sobie Alicja, jak skończę, dopiero będę mogła przeczytać, tak? Nie wiem, bo nie mogłam, bo już mi poszło dalej. Już mi poszło dalej. Także odniosę się do tego później, Alicja. Dobra. Tak, robi porządki, dokładnie. Tak, pamiętajcie, że na początku w ogóle, jak zaczynamy pracę z emocjami, jest pewien taki detoks i on może trwać te 2 tygodnie, możemy czuć się lekko gorzej, może nam to ciało też tam czuć, ale i tak, słuchajcie, to będzie i tak tylko coraz lepiej. No dobra, czyli okej, będziemy pracować, aha, studium emocji, to Wam też powiem, to od września się zaczyna, najpierw bezpłatny taki cykl, później będziemy od października ruszamy, to będą 4 spotkania, może 5, zobaczymy. Będą omówione po kolei poziomy świadomości, ale tam pracujemy bardzo dużo na historiach i będziemy uwalniać na bieżąco z tych historii energię emocji poprzez też nasze historie. Zobaczycie, jak to działa, to jest też niesamowita praca. Detoks jest, Robert pisze. Tak, tak, no pokazuje, podświadomość to wychodzi z nas, tak? To wychodzi, ale my z akceptacją, jak ja mówię, okej, dziękuję, mam okazję, by uwolnić energię emocji. Ktoś mi jakby, ten człowiek mi pokazuje, najczęściej nasi bliscy pokazują nam doskonale nasze emocje, więc jak ja to mówię, o dzięki, mam okazję znowu uwolnić tą emocję, tak? Bo to jest tak, oglądam sobie film bez oceny, budzę się i wiem, że trauma uleczona, tak? Dokładnie, no tak. Mhm. Dobra, słuchajcie. Czyli tak, uwalniamy energię emocji, bo to, co Wam często mówiłam, ta metafora z pokojem. Mamy totalny bajzel w tym pokoju, tak? Mamy brud, syf, porozwalane wszystko. A afirmacje to są takie kwiatki. My w ten burdel, za przeproszeniem, wstawiamy kwiatki. No i co? I czy jest fajnie, czy jest miło? No nie jest miło, tak? Potrzebujemy najpierw, jeśli mamy słabe samopoczucie, to skontaktujmy się z tym, żeby nie tłumić tego, nie uciekać od tego, tylko po prostu dać polecenie dla umysłu ego poprzez zadawanie sobie pytań, żeby uwolnił tą energię emocji i dopiero koncentrujemy się na tych celach, na tych... już myślę... Nie, Robert, słuchaj, tam jest tego tyle, tak? Tyle się nazbierało, nie wiem, ile żyjesz na tym świecie, więc tyle lat się zbierało tego, więc no jest co uwalniać i jakby cały czas tylko okej, dziękuję, z akceptacją, to jest najważniejsze, tak? Tylko nie, Jezu, nie chcę tego, nie chcę, tylko z akceptacją. Dobra, przyjmuję ten lęk, przyjmuję tą złość, akceptuję, że go mam, że on wyszedł, super, że wyszedł, no i dalej znasz. Dobra, czyli nie wystarczy wstawić te kwiatki, trzeba to posprzątać. I to, co jest ważne, właśnie tu uwalnianie tych niskich częstotliwości, tych wibracji, po to, żeby te cele realizowały się w sposób naturalny, bo emocje to jest Twój kompas, jak ja mówię, to są Twoi przewodnicy, Twoje samopoczucie. Czy zrealizujesz te cele w sposób łatwy, przyjemny, czy po prostu będzie Ci trudno, będziesz się zmagał, aż będziesz tracił energię, wchodził w różne choroby, być może tracił związki, bo oczywiście możesz osiągnąć te cele, ale to się mówi po trupach do celu, tak? Więc zmaganie, walka, cierpienie. Okej, osiągniesz cel, ale po drodze mnóstwo rzeczy możesz stracić, tak? Więc, a tu nie o to chodzi, tak? To kompletnie nie jest ta droga, to nie jest ta droga. Jak to się mówi, nie idźmy tą drogą. Więc my wzrastamy do tego celu, my wzrastamy energetycznie, świadomościowo, tak? My do tego wzrastamy i nasze emocje są kompasem, tak? Do tego, czy my ten cel zrealizujemy w sposób łatwy, przyjemny, czy go nie zrealizujemy. I my tą energię, tak, to nasze kierunkowskazy, dokładnie, tłumione, wybuchną podwójnie. Tak jest, Aneta, jak najbardziej, tak? To jest to, że my na zasadzie prawa rezonansu, jak
jak jakaś struna, czy gdzieś była taka, wiecie, dużo, bo efekt rezonansu też czytałam, że za dotkniemy, to dokładnie ta sama częstotliwość zabrzmi, tak? Więc to jest mnóstwo takich różnych eksperymentów, więc jeśli lęk masz w sobie, no to będziesz reagować na lęk innych ludzi. Jeśli masz złość w sobie, to zareagujesz. Nie dlatego, że on cię wkurzył, dlatego, że masz w sobie złość. Bodziec, to jest świat zewnętrzny, to jest bodziec do tego, co masz w sobie. I to jest super, bo z czasem będzie coraz łagodniej, coraz spokojniej, ze współczuciem, z miłością, tak? Zupełnie inna jakość. Dobra, co mam tutaj jeszcze? Fakty. Tak, same intencje, same słowa nie tworzą ci ani celu, no niczego. Tu chodzi o twoje uczucia, o twoje emocje. To jest, bo tak, myśli, pole elektryczne, emocje, pole magnetyczne, czyli tworzy pole elektromagnetyczne. Pole serca, wiecie o tym, HeartMath, Instytut Matematyki Serca, jest o 5000 razy silniejsze niż pole myśli, więc wy możecie sobie coś wmawiać, a uczucia, emocje są zupełnie inne. Więc wy mówicie cele, intencje, ale też robicie różne rzeczy, żeby poczuć się dobrze, żeby uwolnić energię emocji, która jest tu i teraz. Temat rzeka, ale my o wizualizacjach. I między innymi wizualizacje temu służą. I wam powiem, co będzie też w tym pakiecie. Codzienne rytuały. Zobaczcie. Znacie, tak? Karteczki do obserwacji uwalniania emocji. Moje narzędzie. Po co to zostało stworzone? To jest praktyczne narzędzie do uwalniania energii emocji. Złość. Proszę bardzo, tak? Wylosowałam taką karteczkę. Złość. Z tyłu macie intencję. Uwalniam ze swojego ciała złość. Zrób głęboki wdech i wydech. Albo ja wam tłumaczę, tak? Jak troszkę dłużej się z tym, z tą złością skontaktować i uwolnić tą energię emocji. Co dzisiaj przyjmuję? Zaufanie, tak? Pytanie. I to jest takie, wiecie, narzędzie do czym dla mnie jest szczęście. Można sobie, wiecie, odpowiedzieć na takie pytanie. Intencja. Coraz bardziej kocham siebie. I to sobie zostawiacie taką karteczkę gdzieś na biurku i patrzycie, czytacie, powtarzacie, koncentrujecie się na tym. Czy to ma moc? Olbrzymią. Używaj dzisiaj słów, które wspierają ciebie i innych. I też sobie to zatrzymujesz, żeby to pamiętać, tak? Więc to jest konkretne narzędzie do pracy ze sobą. Dziennik emocji. Mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. To też znacie, tak? Książka. Książka to jest tak naprawdę kurs, jak zarządzać emocjami, by ci służyły. Po kolei, krok po kroku, tu są ćwiczenia do wykonania, wytłumaczone, czym jest ten lęk, czym jest wstyd, poczucie winy, złość, myśli, wszystko tu jest. Także naprawdę są to takie narzędzia, które powodują, że no dobra, ale jak ja mam zarządzać emocjami? Między innymi właśnie to do tego służą. Pozdrawiam, Violu, z wakacji, ja mam właśnie od jutra takie mini. Stworzę wam jeszcze jedno narzędzie, rytuały mocy, ale właśnie chcę coś takiego zrobić, żeby można było to gdzieś przyklejać, nie wiem, może jakieś karteczki elektrostatyczne, bo niestety umysł ego stawia duży opór, bo to jest duża zmiana w życiu. Nieważne, że na lepsze, to i tak nasz umysł ego chce tkwić w bagienku, tak? Więc z każdego kursu są rytuały do stosowania. I z każdego tego kursu wyciągnę te rytuały i zrobię po prostu to w formie jakiegoś narzędzia. Nie wiem kiedy jeszcze, ale to będzie kolejne. Karteczki są w sklepie. Wszystko jest w sklepie. Ja może właśnie równowagażycia.pl bez polskich znaków. Zaraz wam tutaj ten sklep. I tam sobie zobaczcie. To naprawdę są proste rzeczy do stosowania, takie praktyczne, bo o to chodzi. Ja cały czas się zastanawiam, co ja mogę zrobić lepiej, więcej jeszcze, żeby to było proste, żeby to było lekkie, żeby to było przyjemne, tak? Taka jest droga moja pracy z emocjami, żeby cały czas poprawiać jakość życia swoją i waszą, tak? Więc to się cały czas dzieje. Dobra, tam wam wrzuciłam komentarze. Okej, co jeszcze? Wiecie, ile
żeby tworzyć materiały, żeby prowadzić kursy, naprawdę ja potrzebuję dbać niesamowicie, tak, o siebie, o swoją jakość energii. Kiedy nagrywam wizualizację, czasami ktoś czeka na nie, a miała Pani nagrać, tak? Bo ja potrzebuję to poczuć. To naprawdę wymaga wysokich wibracji, żeby zrobić to. Musi być to po prostu odpowiednia jakość, odpowiednia energia za tym ma płynąć. Okej, trochę faktów naukowych dotyczące wizualizacji, bo przecież mamy jeszcze ją zrobić. No ale okej, nie jest tak źle. Nie jest tak źle czasowo, nie jest tak źle. Dobra. Wizualizacja programuje siatkowy system aktywujący, czyli tak zwany RAS, znajdujący się w tej części mózgu, który odpowiada za motywację. Więc zobaczcie, po wizualizacji my mamy o wiele większą motywację, czyli energię do działania. Czyli my między innymi taką wizualizacją, takim naszym celem jest uwalnianie lęku, by poczuć większy spokój. I to jest w zasięgu każdego. To nie jest tak, że wizualizacja, ja nie potrafię wizualizować. To nie jest dla mnie. Ja Wam udowodnię za jakiś czas, że Wy potraficie wizualizować, tak? Że to jest też dla Was, to jest dla każdego narzędzie. I chodzi o to, że to przyspiesza niesamowicie drogę do celu, bo my dbamy przez to o jakość swojej energii. To po prostu aktywuje naszą podświadomość, jakby siły twórcze naszej podświadomości. Pobudza nam tą motywację, wpływa na koncentrację Twojego umysłu i dajesz jakby takie polecenie, że ma się na tym koncentrować, to ma wykonać, to ma zrobić. I my, jeśli akurat wizualizacja dotyczy jakiegoś konkretnego celu, to nasz umysł szuka rozwiązań. Koncentruje się na tym, co my mu daliśmy. To jest po prostu zadanie dla naszego umysłu, by szukał rozwiązań. Tak? A my mamy po prostu tylko zadbać o nasz poziom energii. Oczywiście, że my będziemy wykonywać pewne działania, tak? Będziemy po drodze uwalniać dużo energii, emocji różnych, będziemy transformować różne przekonania, ale o to w tym chodzi, że te cele, te wizualizacje powodują, że my stajemy się, my zupełnie mamy inną jakość bycia, co innego zaczynamy widzieć, bo wcześniej nie dostrzegaliśmy tych możliwości, które były poniżej tam poziomu 200, a my zaczynamy odkrywać coś, co wcześniej było, a my tego nie widzieliśmy. My przez tą wizualizację, jakby pracę z wizualizacją, zaczynamy właśnie przyciągać do swojego życia zupełnie inne rzeczy, inne możliwości potrzebne do osiągnięcia tego, bo zmienia nam się energia, zmienia nam się poziom energii. I nie jest to żadną magią, żadną sztuczką, bo wiecie o tym, że to było od dawien dawna wykorzystywane, że są badania naukowe na ten temat, że to, co sobie wyobrażasz, a to, co się dzieje naprawdę, nasze ciało reaguje zupełnie tak samo. Uruchamiają się te same substancje chemiczne, te same hormony, tak jakby to już po prostu było w rzeczywistości. Bo zobacz, wystarczy, że pomyślisz sobie o cytrynie, już zaczynają ślinianki pracować. Wystarczy, że obejrzysz jakiś horror, nie wiem, albo trudny jakiś film i wejdziesz w te emocje i będziesz czuć na przykład lęk. Będziesz oglądać jakieś sceny seksualne, dojdzie do jakiegoś pobudzenia Twojego ciała. Więc no, to nie jest, że faktycznie doświadczasz tego, tylko widzisz to, tak? Są po prostu obrazy i te obrazy powodują pewne uczucia w Tobie. No dobra. Wizualizacja programuje RAS, czyli ten system, siatkowy system aktywujący, żeby on zaczął dopuszczać do świadomości wszystko to, co pomoże Ci osiągnąć te cele, które tam masz w wizualizacji. Pobudza podświadomość do pracy nad rozwiązaniami, to co Wam mówiłam, tak? Żeby te cele po prostu w łatwy i przyjemny sposób, żebyśmy my po prostu to dostrzegali, bo my mamy
8 milionów różnych informacji. My widzimy tylko pewien wycinek i mało tego, właśnie to jest ciekawe, że każdy z nas, jadąc tą samą drogą, idąc do lasu, idąc do sklepu, my się koncentrujemy na zupełnie innych rzeczach. Od czego to zależy? Od wielu tak naprawdę czynników, bo na przykład jak wejdzie do lasu botanik, no to będzie się koncentrował na różnych gatunkach drzew. Wejdzie malarz, będzie widział kolory, światło, cień. Wejdzie drwal, będzie patrzył na to, które drzewo wyciąć, tak? Więc jakby w zależności to, co, kim jesteśmy, ale też przede wszystkim my mamy te swoje filtry, czyli te swoje przekonania o świecie, o sobie, o życiu, jakie mamy w sobie emocje, programy, to my to widzimy. Ktoś idzie, tak jak Wam mówiłam, idzie znajoma, widzi, a to jest brzydkie, a to nie działa, a to jest takie, tak? Ja mówię, zobacz, ale popatrz na to, a popatrz na to, więc jakby zupełnie mówi, faktycznie ty, no przecież to też tu jest, a ja widzę to, tak? Dlaczego? No i jakby właśnie, no to jest już właśnie koncentracja na tym poczuciu braku, na tym, co nie działa, na tym, co jest złe, na tym, co właśnie, czyli jakby bycie w tym cały czas w umyśle ego, identyfikacja i wiara cały czas temu umysłowi ego. Czyli kiedy my zaprzęgamy tą wizualizację, te swoje cele, to my jednocześnie jakby zaprzęgamy tą swoją podświadomość, słuchaj, masz mi szukać rozwiązań do tego, żeby ten cel mój się zrealizował. I tak jak Wam już mówiłam, ja sobie też zawsze wypisywałam te cele i na początku w ogóle z nimi nie pracowałam w żaden sposób i po paru latach brałam ten mój zeszyt i patrzę, odhaczone, 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 nawet takie kosmiczne, dziwne rzeczy, które wydawało mi się, że są niemożliwe, a jednak się okazało, że było. Teraz sobie wypisuję je w dzienniku, tak jak Wam już też mówiłam. No i poprzez w październiku ten miałam dziennik emocji, już go zmieniam, dlatego że dwa cele się zrealizowały, więc sobie zamienię je na inne. Dwa jeszcze nie, ale są na dobrej drodze, więc sobie je zamieniam. Prośba o dołączenie do Twojej transmisji wideo. A, prośba o dołączenie. Nie wiem, o co chodzi. Wyświetl prośbę. No dobra. Tak, wyjaśnię, jak stosować pakiet wizualizacji zaraz. Dobra, poczekajcie, te dzieciaki dalej się pluskają. Poczekajcie, muszę coś zobaczyć. No oczywiście, siedzą w wodzie. No, taka pogoda, że się nie dziwię. Sama zaraz tam wskoczę. Naprawdę, bo już tu pływam, ale mamy fajną wizualizację, więc absolutnie zaraz do niej dojdziemy. Dobra, czekajcie, punkty wymienione czy wszystko? Okej, okay, no to zaraz jeszcze, tak? No bo ważne jest właśnie, żeby to było ten obraz jak najbardziej barwny, żywy, żeby tam był ruch, ale to za chwilkę, tak? Czyli emocje, uczucia to jest coś, co popycha tą wizję do przodu, to jest ważne, tak? Okej, okay. Przeczytam Wam. Wizualizacja to proces, którego nauczali wszyscy wielcy nauczyciele na przestrzeni dziejów, jak i wielcy nauczyciele żyjący obecnie. Powodem, dla którego wizualizacja stanowi tak potężne narzędzie, jest to, że kiedy tworzysz w swoim umyśle obrazy samego siebie, ten cel, generujesz myśli, uczucia posiadania tego już teraz. Czyli faktycznie jakby już teraz, tak, da mnie do Toskanii na 40 stopni, no, powiem Ci, że ja po prostu Włochy uwielbiam, tak, i Włochy są przepiękne. Natomiast ja widziałam, co tam się dzieje teraz, matko, naprawdę współczuję, naprawdę. To jest niesamowite, mam 38 nad gardą, patrzyłam, bo też chciałam się wybrać, ale ja nie funkcjonuję, tak, w takich temperaturach. Także no, dzieje się naprawdę na tym świecie. No dobra. Wizualizacja jest po prostu niezwykle silnie skoncentrowaną myślą w obrazach i powoduje różnie, tak, równie silne uczucia. Kiedy wizualizujesz, emitujesz też potężną częstotliwość do wszechświata. Prawo przyciągania wychwyci ów sygnał, prześle do Ciebie te obrazy z powrotem, tak jakbyś widział je w swoim umyśle. I to jest też właśnie tutaj, że zostało to przejęte, ten proces wizualizacji z programu Apollo, i wprowadziłem do programu olimpijskiego w latach 80. i 90. Nazywał Visual Motor Rich, nie wiem co,
Oto ciekawostka. Poleciliśmy lekkoatletom uprawiać ich dyscyplinę tylko w umyśle, a potem podłączyliśmy ich do wysokiej klasy sprzętu biologicznego sprzężenia zwrotnego. Niewiarygodne, ale ich mięśnie odpalały w takiej samej kolejności, kiedy biegli w myślach, jak i wtedy, gdy ćwiczyli naprawdę. Jak to wytłumaczyć? Umysł nie rozróżnia, czy naprawdę to robisz, czy też chodzi tylko o ćwiczenie. Jeśli byłeś gdzieś myślami, a znajdziesz się tam, to znajdziesz się tam również ciałem. Tak, to nie basen, to jest takie jacuzzi bardziej, tak? Ale trzeba było obniżyć tam temperaturę, bo było 37, tak? Więc to też było za gorąco. Tak. Dobra, poczekajcie. Teraz chwilę zrobimy sobie coś takiego, bo jest tu mnóstwo, nie będę, bo tu szkoda czasu, jest mnóstwo różnych książek na ten temat, różno mnóstwo cytatów, ale po prostu nie ma tak jakby za bardzo tej przestrzeni, nie chcę Was za długo trzymać, więc zamknij sobie teraz oczy, nie, albo dobra, najpierw pokój, tak, tam gdzie jesteś, ta przestrzeń. Rozejrzyj się dookoła, tak, co widzisz dookoła w tej przestrzeni. I teraz zamknij sobie oczy. Nie, nie, nie. To jest tak, że oczywiście świadomie, przecież zdajesz sobie sprawę, Lucyna, że to jest tylko i wyłącznie Twoja wizja. Tutaj chodzi o to w tym cytacie, że uruchamiają się te same, ta sama energia, tak, czyli wysoka częstotliwość, te same substancje chemiczne wytwarzają się podczas wizji, tak jakbyś miała naprawdę to już przy sobie. I to o to chodzi, że Ty w ten sposób łączysz się z tym Twoim celem poprzez te uczucia, które wytwarzasz w tej wizji, tu i teraz. Tak? I Ty po prostu dzięki temu już jesteś tym magnesem i wychodzisz z tego i oczywiście trzeba dbać o to i my oczywiście dbać o swój poziom energii i my różne robimy rzeczy, żeby uwalniać energię emocji, żeby co robić, żeby naprawdę zaakceptować, pokochać siebie, to wszystko są też te kroki, by mieć jak największy poziom po prostu swojej energii, by przyciągać to do swojego życia z łatwością, a nie ciężką pracą. Poczekajcie, jak wybierać tele, to jest jeszcze inna bajka, ale chociaż zaraz Wam powiem. Dobra, widzisz ten pokój, zamknij sobie teraz oczy i spróbuj tak wyobrazić sobie, jak wygląda ten pokój, ta przestrzeń, która Cię otacza. Tak? I oczywiście, że nie widzisz tego tak jak, nie wiem, jak ekran, tak? Bo niektórzy może myślą sobie, że widzą doskonale, że tak jak film. No absolutnie nie, tak? Masz, po prostu wiesz, że tu jest kanapa, tam jest komoda, tak? Jakby w swojej wyobraźni możesz to zobaczyć, tak? To jest takie, wiecie, taki dziwny obraz, taki wewnętrzny obraz, tak? A teraz zobacz obraz kuchni, Twojej kuchni, tak? Wyobraź sobie tą swoją kuchnię, jak ona wygląda, tak? Ja sobie też ją wyobrażę. Szafki, gdzie jest zlew, gdzie jest płyta. Wyobraź sobie to po prostu. Ok, a teraz pozbądź się wszelkich myśli o swojej kuchni. Nie myśl o niej. Całkowicie oczyść umysł z obrazów swojej kuchni, z jej szafkami, lodówką, płytą, kolorami. Nie myśl o tej kuchni. Tak? To też co się dzieje? Widzisz też tą kuchnię, rozumiesz? Ja mówię, nie myśl o tej kuchni, a Ty i tak ją widzisz, prawda? Nie patrz teraz na te szafki, na tą lodówkę, na te kolory, rozumiesz? I tak Ty ją widzisz, tak? Więc takie negowanie, ja nie chcę tego lęku, powoduje, że Ty właśnie się na nim koncentrujesz i przyciągasz jeszcze więcej na przykład tego lęku, tak?
Jakby to jest właśnie też między innymi moc swojej wyobraźni, że możesz to zobaczyć. A nawet jak mówię, nie rób tego, nie, żebyś nie widziała teraz swojej kuchni, to i tak ją pewnie widzisz. No dobra, tym razem, bo też jest taka rada, żeby ta wizja, ta wyobraźnia nie była statyczna. Czyli żeby coś się w niej działo, to teraz ponownie wyobraź sobie swoją kuchnię. Teraz naprawdę wyobraź sobie tą swoją kuchnię przy zamkniętych oczach i tym razem wejdź do niej w myślach, zbliż się do lodówki. Połóż dłoń na uchwycie, tak, na drzwiach. Otwórz tą lodówkę. Zajrzyj do środka. Znajdź tam wodę, na przykład zimną wodę. Sięgnij po nią, weź ją w dłoń. Być może czujesz na skórze zimno, kiedy bierzesz tą butelkę. Ok? I tu widzicie, tu macie pewne już odczucia, pewien ruch w tej wizji, tak? I to jest między innymi właśnie moc wyobraźni, że wy możecie sobie coś wyobrazić, ale zaraz przejdziemy oczywiście do waszego celu. Więc teraz króciutko. Dobrze jest mieć 3 do 4 celów. Może to być na pół roku, ale może to być tak na około 2 lata. Też żeby to nie było nie wiadomo jak. I teraz ważne jest, żeby odwołać się do takich słów. Lecę dalej, tak, żeby wam też nie wieczoru całkiem, wiecie, nie zajmować, ale to jest pożytkiem dla was, tak? To będzie wam służyć. Także dzisiaj możecie sobie film odpuścić. Albo później, jak już bardzo chcecie. Więc teraz tak, pozwalam sobie na to, żeby, nie wiem, zarabiać tyle i tyle miesięcznie. Pozwalam sobie na to, żeby kupić, bo tam ktoś mówił o działce. No tak, widzę to, ale jak mam zobaczyć mur wokół serca, to klapa, nic nie widzę. Okej, Dorota, stopniowo poczekaj, bo właśnie jeszcze o co tutaj chodzi. Że to jest tak, że na początku nie musisz nic widzieć, że to się rozwija, że są osoby, które właśnie, widzą kuchnię, ale niekoniecznie właśnie widzą to, co ja gdzieś tam im przedstawiam. To się rozbudza. Bardzo często nas jakby właśnie boimy się tego, gdzieś tam specjalnie wycofujemy się, bo to jest jakaś zmiana dla nas i my temu stawiamy opór. Może być tak, że ja będę zadawać wam tylko pytania, a wy będziecie odpowiadać tak lub nie. I to też jest w porządku. Możecie to tylko w myślach robić, to i tak będzie miało działanie. Nie przejmujcie się, bo to jest wizualizacja się rozwija z czasem i wy mi to piszecie. Tak, że nie jest tak, że to od razu są jakieś piękne wizje, czucie i w ogóle. Stopniowo będziecie to rozwijać się w tym. Więc na początku być może słuchacie, macie jakieś delikatne, tak, a teraz nie myśl o różowym słoniu. Dokładnie, to jest coś na tej zasadzie, a widzisz co? Różowego słonia, tak? Więc to jest właśnie nasz umysł się na tym koncentruje. Nie chce tego, a dokładnie to przyciąga do swojego życia. Tak, tak, to wiesz, akurat muru wokół serca, okej, nie widzisz, tak? Ale możesz, nie wiem, czy ci działa wahadło, więc wtedy uwalniasz poprzez wahadło ten mur serca. Może w ten sposób, tak? Spróbuj. I co? I widzę słonia. No tak. Więc spróbuj sobie poprzez wahadło z tym murem popracować, jeśli go nie widzisz, bo tam jest jakiś duży, duży opór. Ale coś innego. Zobaczysz, że tutaj możemy... I teraz, ja na przykład prowadząc wizualizację, bardzo często wyprzedzacie na przykład te słowa moje. Bardzo często zupełnie coś innego widzicie. I rozumiecie, to już po prostu wasza podświadomość was kieruje i ja nic nie mam do tego, tak? To jest już po prostu wasz jakiś tam proces. I to nie znaczy, że coś źle, zabłądziliście, coś jest nie tak. Bardzo dobrze to robicie, tak? Wahadło i działa. No właśnie, Dorota, to uwalniaj mur wokół serca poprzez wahadło ciała, tak? Nie potrzebujesz tego zrobić poprzez wizualizację,
Poprzez wahadło ciała masz instrukcję, wszystko na platformie kursowej, jak to zrobić. Wydrukuj sobie instrukcję i według tego i to będzie super. Dobra, wracając do tych celów. To naturalne, dodajcie to naturalne, że zarabiam tyle i tyle miesięcznie, albo to naturalne, że zarabiam tyle i tyle rocznie, dodajcie z lekkością i radością. To naturalne, że moja praca wzbogaca tysiące ludzi, tak? Albo moja praca... Karolina, no właśnie, bo to jest tak, że są osoby z kursu, wahadło ciała, to na kursie mówimy, na jakimkolwiek, ja zawsze to dodaję, bo nasze ciało jest takim wahadłem, czyli jak coś jest prawdą, idzie do przodu, jak coś jest kłamstwem, idzie do tyłu, ale to jest cały, być może jak gdzieś tu mówiłam na grupie, ale to przy okazji, Karolina, się dowiesz, bo po prostu nie jestem w stanie tutaj teraz tego wyjaśnić. Gdzieś, nie wiem, będziesz na jakimś kursie, tam na pewno to będzie. Więc co mówiłam? To naturalne, że zarabiam tyle, ile. To naturalne, że ważę tyle, ile tyle. Osiągam to z lekkością i radością i utrzymuję tą wagę. To naturalne, że co? Moje ciało jest zdrowe i witalne, tak? Więc to naturalne, bo to jest naturalne, tak? To jest Twój naturalny stan. Spokój, dostatek, wszystko, co tak naprawdę, bo to jest według poziomu świadomości, wszystko to może być poprzez decyzję. To się osiąga naprawdę z łatwością i lekkością. Ale kiedy mamy mnóstwo zablokowanej tej energii emocji, to niestety to nas bardzo blokuje i zobaczysz to. Więc teraz jeden cel potrzebujecie do tego, żeby przeprowadzić tą wizualizację. I żeby ten cel właśnie był taki, to naturalne, że nie wiem, właśnie jeśli chodzi o finanse czy o relacje, że mój związek jest pełen miłości, wsparcia, tak? Oczywiście, że trzeba będzie zacząć od siebie, a przy chorym kolanie. Przy chorym kolanie. Czyli to naturalne, że moje kolano jest zdrowe, ale pamiętaj tu Iwona, kolano to też jest takie mocne identyfikacja z umysłem ego, taki brak elastyczności, tak? Więc to jest gdzieś tam taki temat do zobaczenia głębiej, ale może zobaczysz, jakie emocje są związane właśnie z tym, że jest w takim stanie to Twoje kolano. Więc to naturalne, że jestem zdrowa, że moje kolano jest zdrowe. Dla kogoś? Nie. Nie, absolutnie. Nie, nie, nie. Tylko i wyłącznie dla siebie, tak? Możesz swoją córkę kochać, tak? Po prostu, ale nie robimy takich dla kogoś, bo to jest jakby, to chodzi o to, że każda dusza ma swoją drogę do przejścia i my potrzebujemy też szanować tą drogę. Jeśli my świadomie wchodzimy w swoje życie, przyglądamy się sobie, swojemu umysłowi, swoim schematom, swoim przekonaniom, my mamy pracę do załatwienia, Twoja córka też ma. I to jest jakby jej droga. Czy ona wejdzie na tą świadomą drogę, tego nie wiem. Tak, miłość jak najbardziej, tak? Z poziomu serca wysyłasz, to jak najbardziej. Możesz, jakby jest też taka, jak ja to mówię, medytacja miłująca i słowa są takie, bo to jest też między innymi z rytuałów naszych. Gdzie to jest? Niech napełni mnie miłość i dobroć, zdrowie, spokój i dostatek to mój naturalny stan. I teraz właśnie dla tej osoby, tak? Mówisz jej imię i niech napełni ją miłość i dobroć. Zdrowie, spokój i dostatek to jej naturalny stan. Możesz jedynie to, tak? Jedynie to, ale nie, że będziesz wizualizować jej. Koncentrujesz się, Joanna, na swoim celu. Tak, to jest bardzo ważne. Na swoim celu. Dobra, zaraz zaczynamy wizualizację, tylko powiem Wam o tym pakiecie, bo przez to, że wiecie, jest lipiec, są wakacje, skończyliśmy bardzo głęboki i długi kurs o akceptacji siebie, Twój klucz do sukcesu, więc teraz nie będzie kolejnego kursu takiego głębokiego, długiego, bo po prostu byłoby dla Was za dużo tego, a tu są też urlopy, a to, a tamto, więc to też nie ma sensu. Więc jest gotowy pakiet, który zawiera
trzy moduły, ale będzie zawierał cztery moduły. Pierwszy moduł dotyczy przeszłości, Twoich korzeni i tam jest wideo, dlaczego my mamy pojednać się z tą przeszłością. Najważniejsze jest to dlatego, że tak jak umysł ocenia przeszłość, tak chce projektować przyszłość i te sytuacje się powtarzają. I ja to tam 20 minut, 30 wyjaśniam, tak? I są tam cztery wizualizacje. Uwalnianie się od ciężarów, które nie należą do Ciebie, uwalnianie się od schematów przodków, przyjęcie rodziców, uwalnianie się od byłego partnera, jeśli ktoś czuje, że jeszcze tam ktoś zalega. Drugi moduł, jestem w porządku, taki jaki jestem, przyjęcie siebie. Czyli to jest wideo na temat akceptacji siebie, bo te braki, które czujesz w sobie, chcesz wypełnić z zewnątrz, poprzez innych ludzi, poprzez pracę, poprzez finanse. A tu chodzi o to, żeby zrozumieć, otworzyć się na siebie i zaakceptować siebie. I tam są uwalnianie wstydu i poczucie odrzucenia, uwalnianie się od schematu ofiary, uwalnianie się od lęku, uwalnianie muru wokół serca. Część osób, które mają dostęp do różnych moich kursów, one mogą się powtarzać, więc to sobie też sprawdźcie, bo być może większość tych już macie wizualizacji, więc wtedy nie jest Wam to potrzebne, tak? Wtedy te osoby, które jeszcze nie przechodziły na przykład tego kursu, jak wyleczyć swoje rany, on jest naprawdę super, bo tam docieramy do swojego wewnętrznego dziecka, odzyskujemy niemowlaka, małe dziecko, odzyskujemy przedszkolaka w wieku szkolnym i później scalamy siebie. Tam jest podział na te pięć ran. Olbrzymie zrozumienie siebie, swoich działań, tego jak my nawet wyglądamy, jak jemy. To jest super i właśnie to jest połączone z Bradshawem, czyli jakby tu jeszcze wchodzimy i uleczamy to swoje wewnętrzne dziecko. Tak, bo on kosztuje 97 zł, tam jest super to i to też jest fajne właśnie po tym kursie o akceptacji siebie. Kocham Włochy, choć w takim wydaniu to przyjadę na herbatę i zobaczę, czy są równie piękne, zwłaszcza Toskania. Tak. Tak, może nie 40, ale 38, tak, z 85 wilgotnością w powietrzu, oj, oj, oj. Dzięki, Iwona. Słuchajcie, poczekajcie, to co? Aha, czyli jak ktoś ma ten pakiet, to naprawdę Wam polecam, bo piszecie, a co? To jak wyleczyć swoje rany, jak ktoś nie ma? Bo wiecie, że to dostajecie na zawsze, do tego możecie wracać, możecie sobie te filmy pobierać, więc naprawdę jest, uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne. A ten pakiet to robicie tak, że pierwszy moduł odsłuchujecie sobie jedną wizualizację na dzień, nie więcej. Jak czujecie, że na drugi dzień nie możecie, bo jeszcze nadal to procesuje. Poczekajcie, wizualizacje terapeutyczne są tutaj, ja Wam linka dam. Ja jutro Wam jeszcze o tym napiszę, tak? I z czego się składa, też dokładnie Wam posta napiszę. Trzeci moduł, tworzę swoje życie codziennie. Tam jest przez Payu, po prostu wchodzisz i klikasz wizualizacje terapeutyczne, kup teraz i dostajesz linka do platformy kursowej z hasłem, jak jest ktoś ma oczywiście jakąś trudność, to pisze do mnie, to ja ręcznie tam przydzielam i jest i macie dostęp. Tak, poczekajcie. Po ponownych wizualizacjach narodzin mam inne spojrzenie na wszystko. Czy te wizualizacje, co są w pakiecie, to coś podobnego? Agnieszka, nie wiem, bo posłuchaj, czy ty to ma, bo być może po kursie o akceptacji siebie, to ty dużo masz ich, tak? Masz, więc nie wiem, jutro jeszcze napiszę, odniosę się do tego, Agnieszka, tak? Ale chcę zaraz wizualizację koniecznie zrobić, tylko Wam to powiem. Tworzę swoje życie codziennie, czyli to jest takie zatrzymywanie się później, jak zrobisz ten moduł drugi w następnym tygodniu i po kolei sobie odsłuchujesz albo codziennie, albo z jednodniową przerwą te wizualizacje, żeby to się mogło poukładać. Robisz moduł trzeci, to jest taka relaksacja, uważność ciała i oddechu, bo tam po prostu jak masz jakieś napięcie, ciśnienie, to ono ci schodzi. Wizja życia, to też jest właśnie połączenie z tym Twoim celem, bo i tam możesz często zobaczyć, o co tak naprawdę Ci chodzi i co Ty tak naprawdę chcesz. I wizualizacja kocham Cię i to tworzy swoje życie codziennie, to my możemy z tego już później korzystać przez jakiś dłuższy czas. I ja jeszcze tutaj też Wam dodam uwalnianie emocji, przyjmowanie, takie, wiecie, takie bez konkretnej emocji,
ale to, co się pojawia tu i teraz. O akceptacji siebie jak najbardziej jest też nadal dostępny, są wszystkie warsztaty. Też robimy tak, że warsztat, jeden dzień przerwy, warsztat, jeden dzień przerwy. Także wszystko jest i też jeszcze jak najbardziej możecie z tego korzystać, bo ja na żywo jakby prowadzę to raz w roku, więc trudno by było, żeby tylko mieć dostęp raz w roku. Także możecie z tego korzystać w każdej chwili. A wiadomo, że 50% jest na żywo, 50% odsłuchuje, później do tego wraca, więc to nie ma najmniejszego znaczenia, a pytania i tak możecie do mnie przesyłać. I dodaję czwarty moduł, który Sabina nie jest wahadło tutaj akurat, ale jak chcesz, to mogę dodać. Tak, jak chcesz, to mogę dodać o wahadle. Poczekajcie. I tam czwarty moduł dodałam, to jest odnośnie relacji z pieniędzmi. Poczucie tutaj. Będę mówić tam o poczuciu braku i to będę nagrywać od 25, czyli na razie te trzy moduły zajmujecie się, a i tak je nie przesłuchacie do tego czasu. I to będzie uwalnianie emocji dotyczące pieniędzy, przyciąganie do swojego życia konkretnego celu, ale też w zupełnie inny sposób, spotkanie ze swoimi pieniędzmi, z tą energią, tak, żeby ona po prostu była w Twoim życiu. Bo dużo osób mi pisze, że ma z tym problem, więc faktycznie korzystajcie sobie z tego, tak? Bo to ma naprawdę bardzo, bardzo terapeutyczne i takie praca indywidualna i macie ten pakiet na zawsze i korzystacie z niego dowolnie tyle, ile po prostu chcecie. Więc po prostu na ten moment, na lipiec, pakiet wizualizacji i po prostu i ten kurs o ranach też jest, uważam, tam też jest dodatek o emocjach, także to jest też bardzo, bardzo dobre. Więc jak ktoś to ma, to na razie nie, a w sierpniu zrobimy sobie takie krótkie warsztaty, jakie emocje blokują Twoje relacje, zdrowie, to sobie będą osobno, i finanse, to będą też bardzo ciekawe warsztaty, to też Wam na pewno o nich poopowiadam, ale to sierpień, tak? Teraz jesteśmy jeszcze w lipcu. No i dobra, zmierzamy do wizualizacji. Także mam nadzieję, że macie ten swój cel, jeden cel. I teraz już robimy oddechy, skupiamy się na sobie. To nam zajmie gdzieś 10-15 minut. Także jeszcze dajcie sobie ten czas, tą przestrzeń. To jest dla Was, bo to jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć, poczuć, tak, o co tu tak naprawdę chodzi. Kurs o ranach, rozwadł. Okej. Dobra, gdzieś tam dołączę to, no. To dołączam, bo to jest nagrane. A korzystajcie, po prostu macie zmieniać jakość swojego życia, tak, i tyle. To jest jakby cel. I niech Wam to służy. Dobra. Więc zamknij sobie już oczy. Poczuj swój oddech, jak on wpływa i wypływa. Skoncentruj się na Twoich stopach, nogach. Dalej brzuch, klatka piersiowa. Ogarnij świadomością całe swoje ciało. Nie trzeba robić wcześniejszych, ale moduł czwarty jeszcze jest nie nagrany. Wszystko jutro opiszę. Ogarnij świadomością całe Twoje ciało i płynące z niego wrażenia. Teraz poczuj swoją lewą stronę. Lewą stronę swojego ciała. Jak się czuje?
Czy tam jest lekkość, czy napięcie? Jak ta część ciała oddycha? Ta strona płynie od mamy. A teraz poczuj prawą stronę. Czy są tam napięcia? Czy te strony ze sobą współpracują? Czy mają zupełnie inny rytm? Macie takie poczucie, że zupełnie inaczej funkcjonują. Kiedy nie ma tej synchronizacji, to jest większe napięcie automatycznie w ciele. Więc teraz tak na spokojnie, oddechem, sprowadź ten rytm do jednego wspólnego. Tą prawą i lewą stronę do Twojego własnego rytmu. To ma być Twój rytm. Jakkolwiek sobie to odczujesz czy wyobrazisz, żeby prawa i lewa strona oddychały tak samo. Teraz wyświetl sobie na takim wewnętrznym ekranie, zobacz skalę od 1 do 10 i sprawdź swój poziom energii, gdzie 1 to jest brak energii, a 10 bardzo duży poziom energii. Zobacz, gdzie teraz, tu i teraz jesteś. Ok, idziemy dalej. Wyobraź sobie swój cel, swoją intencję. Jakiego obszaru życia dotyczy? Wypowiedz ten cel. Czy to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję siebie? Czy to naturalne, że moje ciało jest zdrowe? To naturalne, że zarabiam tyle i tyle, tak? Czy pozwalam sobie na to? Więc jakby wypowiedz ten cel, tak jak mówię, i jakiego obszaru życia on dotyczy. Czy on dotyczy właśnie zdrowia, samopoczucia, finansów? Co jest Twoją intencją? Co Ty decydujesz się stworzyć czy doświadczyć? To trzeba wiedzieć, bo jeśli nie wiesz, to sobie tego nie wyobrazisz. I zbuduj teraz w swojej wyobraźni obraz tego celu. Czyli być może jak wyglądasz, albo co robisz, jeśli jesteś chora, no to i wyobrażasz sobie, że jesteś zdrowa i co robisz w związku z tym. Jak wyglądasz? Jak wygląda Twoja praca? Czy właśnie ten cel? Co się z Tobą dzieje, tak? Kiedy ten cel jest zrealizowany? Zobacz to ze szczegółami. Uruchom zmysły. Może jakieś odczucia w ciele, może dźwięki. Widzisz siebie, tak, w tym celu, jest tam ruch. I teraz
stoisz ty, obserwujesz, tak, siebie w tej swojej przyszłości z tym zrealizowanym celem. I teraz symbolicznie, praca z metaforą, zobacz, czy przed tym obrazem, przed tym celem jest pewien mur, coś cię odgradza, tak? I wyobraź sobie, że to, co cię odgradza, jest takim murem. I jak wygląda ten mur? Czy on jest duży? Może też jest jakaś osoba, która cię odgradza od tego celu, może ci się pokazać. To jest, pamiętaj, twój obraz albo twoje odczucia. To, co się pojawia, jest właściwe zawsze. Nie kombinuj, nie oceniaj tego, nawet jeśli niewiele widzisz. Idź dalej, podążaj dalej. Symbolicznie zobacz, jak duży mur odgradza cię od tego celu. A teraz zobacz, poczuj, jakie emocje są w tobie, które odgradzają cię od tego celu. Jakie emocje przeszkadzają ci, by ten cel mógł się zrealizować? Co jest takiego w tobie? Ja będę wymieniać, może niektóre poczujesz, coś z tobą zarezonuje. Czy to jest lęk przed porażką, wstyd, bezsilność, żal, zazdrość, lęk przed odrzuceniem, brak wiary, brak akceptacji. Jakie emocje ciągną cię w dół codziennie i one odgradzają cię od tego celu? Nazwij je, poczuj. Być może poczujesz, w którym miejscu w ciele one są nagromadzone. Jak reaguje twoje ciało? I teraz skoncentruj się na jednej konkretnej emocji. Ta, która jakby teraz najbardziej wybija się, czujesz ją, że to jest ta emocja, która najbardziej odgradza cię od tego celu. To również można sobie sprawdzić oczywiście wahadłem ciała. Jakie emocje odgradzają cię od tego celu? I codziennie je uwalniasz. No ale teraz skoncentruj się właśnie na tej konkretnej emocji. Zaakceptuj ją, bo to jest pewien program, który z naiwności, niewinności przyjęłaś. Otwierasz swoje serce na tą emocję. Powiedz teraz do siebie: całkowicie i głęboko akceptuję siebie, pomimo że mam te emocje. Jeszcze raz. Całkowicie i głęboko akceptuję siebie, pomimo że mam te emocje w sobie. I dalej. Wszystko we mnie może teraz być. Wszystko we mnie może teraz być. Otwieram swoje serce na tę emocję. Oddychaj. Poczuj, gdzie najbardziej jakby czujesz tą energię emocji w swoim ciele. I teraz zadaję ci pytania, a ty będziesz odpowiadać. Czy twoją intencją i decyzją jest uwolnić tą energię emocji? Tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? Zawsze odpowiadasz teraz.
I właśnie to jest czas, żeby sobie to wyobrazić, bo uwalnianie to jest decyzja, oddech i wyobraźnia. Więc teraz wyobraź sobie, że gdzieś w którymś miejscu w ciele jest ta energia. Możesz zobaczyć, jak ona wygląda, struktura, kształt, ciężar. Możesz sobie wyobrazić, że w tym miejscu w ciele, gdzie czujesz właśnie to napięcie, ten napór, otwierasz drzwi i pozwalasz tej energii odejść. I to już od Ciebie zależy, jak Ty sobie to wyobrazisz. I niech ta energia, niech to coś zatapia się w ziemi. Tak, to pamiętaj, jest moc Twojej wyobraźni, ale ona niesamowicie działa na umysł. Ty po prostu nie tłumisz tej energii emocji i dajesz polecenie dla swojego umysłu, by przestał trzymać się tej emocji. To jest cały proces uwalniania. Więc jeszcze raz powtarzamy, czy Twoją intencją i decyzją jest uwolnić tą energię emocji, tą konkretną, jedną, tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? Zrób głęboki wdech i wyobraź to sobie najlepiej, jak potrafisz. Z akceptacją, z otwartym sercem pozwalasz tej energii odejść. Zobacz, co się dzieje z tym murem. Czy może on już właśnie się burzy, topnieje, może Ty masz ochotę przekroczyć go, przejść. Czy jesteś już w stanie właśnie przekroczyć ten mur? A może już go po prostu tam nie ma? Jesteś już blisko przy Twoim potencjalnym Ciebie z przyszłości. I poczuj te emocje związane z tym celem, te uczucia. Jakie uczucia czujesz, kiedy ten cel staje się Twoją prawdą? Co Ty czujesz? Czy to jest spokój? Czy to jest radość? Czy spełnienie? Czy miłość? Co tam jest? Jakie uczucia są związane z tym celem? Bo teraz przyjmujesz do swojego życia, do swojego ciała więcej tej energii, spokoju, miłości, nie wiem co czujesz. Do tego przyjmujesz więcej, zaczynasz tym oddychać i wdychać do swojego ciała. Dostosowujesz się wibracyjnie do tego celu, tak jakby do Ciebie z przyszłości, do tej wizji. Ty tu i teraz dostosowujesz się. Dokładnie już to masz, te uczucia. Dbaj o siebie najlepiej, jak potrafisz. Odczuwaj te uczucia jak najczęściej. Wtedy jesteś takim magnesem do tego celu. Wtedy idealnie rezonujesz z tym celem. I zrób głęboki wdech i wydech. Przeciągnij się, zrób jakiś ruch. Możesz, nie wiem, ziewać, możesz się przeciągać, możesz głowę w dół. To jest ważne, tak jak Ci ciało podpowie. Zrób pewien ruch. To tak trochę było skrótowo, ale właśnie mam nadzieję, że udało Wam się poczuć, udało Wam, bo tu chodziło o to, żeby zobaczyć, zdać sobie sprawę, jakie emocje mogą Cię od tego odgradzać.
symbolicznie, jak wygląda ten mur, czyli ten mur to są po prostu nic innego jak energia emocji złożona, właśnie to, z czym cię to odgradza. Przekraczasz to. To jest metafora, która bardzo głęboko wpływa na nas. Bardzo. To jest też bardzo dobra praca terapeutyczna. I co jeszcze? No i jakie uczucia w tej wizji są? To ty potrzebujesz je doświadczać już tu i teraz, bo cel może stać się uzależnieniem, czyli możesz wierzyć w to, że dzięki temu będziesz szczęśliwa, spokojna, radosna, dzięki temu, jak osiągniesz ten cel. A ty możesz być spokojna, radosna, szczęśliwa tu i teraz z tym, co masz. I tu odkrywasz to, dlatego uwalniasz tą energię, która cię tak ciągnie w dół, żeby zobaczyć, że tu i teraz to wszystko już masz w sobie i cele wtedy realizuje się poprzez decyzję. Tak, że okej, decyduję się na to. I oczywiście robię pewne kroki, pojawiają się pewne możliwości, ale to są decyzje nasze. Tu chodzi cały czas o utrzymywanie też wysokich wibracji, uwalnianie energii emocji, przyjmowanie, koncentrowanie się, nie stawianie oporu spokojowi, miłości, radości itd. Także słuchajcie, miało być 1,5 godziny, no ale tak wyszło. Więc słuchajcie, to, co na lipiec, to, co Wam bardzo z serca polecam, to pakiet wizualizacji. Póki są 3 moduły, ale to spokojnie będziecie 1 moduł na 1 tydzień, bo tak mniej więcej to wyjdzie. A ja w następnym tygodniu pojawi się 4. moduł. Panowie też tu są. Dobrze, dobrze, Kamil, wiem. Wiem, że są. Jest ich zdecydowanie mniej, panów, ale się cieszę, że są. Tak. O, super, Lucyna, że jesteś pierwszy raz i że się pojawiło, że się uruchomił proces. To się uruchamia. To są takie, wiecie, czasami ziarenka, które będą pięknie kiełkować, procesować. Także słuchajcie. Do zobaczenia. Jutro z reguły mamy taką przerwę na uwalnianie w środę, ale jutro wyjeżdżam, więc po prostu nie będzie. Będzie za tydzień, ale napiszę Wam posta jeszcze, co właśnie każdy moduł zawiera. Te osoby, które mają pakiet wizualizacji, będą miały jeszcze ten 4. moduł dodatkowy, czyli ta relacja z pieniądzem. Także widzicie, raz wykupujecie, a macie, później ja Wam dodaję i dodaję różne rzeczy. Także słuchajcie, do zobaczenia, dziękuję za dzisiaj, za to, że tutaj jesteście dla siebie, dla Was i dla innych i dla Waszych bliskich, bo zmieniacie po prostu siebie. No i co? I do zobaczenia. Właśnie Instagram też bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że będę też częściej. Macie jakieś pytania, to piszcie anna@równowagażycia.pl. Nawet jak będę na tym krótkim moim wyjeździe nadmorskim, to i tak może mi się uda odpisać, a jak nie, to od 25 jestem, działam, także podpisuję wtedy na jakieś też zaległe maile. Także słuchajcie, do zobaczenia, macie jakieś pytania, to piszcie. Pa, pa. Także tu kończę.